Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Okej. Okej, już się wyciszam, bo tu było trochę właśnie takich przestarów. Już chyba jest wszystko w porządku. Dzień dobry wszystkim, witam. Czy mnie słychać, widać? Dajcie znać, proszę. Za 3 minuty niecałe rozpoczynamy Title Tuesday. Jestem w bojowym nastroju i się do czegoś wam przyznam. Przyznam się. Dzisiaj grałem kilka godzin w szachy na 3 minuty, próbowałem dojść do 2700. Jak widzicie, póki co się nie udało, ale nagrałem dwa długie odcinki. Jeden z nich już jest na YouTubie. Działo się sporo dramaturgii, emocji i wszystkiego. No cóż, nie będę za dużo zdradzał. Można sobie wejść, popatrzeć tam przy okazji, jak będziecie mieli chwilę czasu. O, witam cię, Smoku. Witam serdecznie. Title Tuesday, no i dobrze, 3 minuty plus 1 sekunda, ta sekunda mi się przyda, bo ostatnio jestem zbyt wolny. No ale jak widzicie, ranking jest już troszeczkę naprawiony, 2650 około się trzyma, zobaczymy jak po tym turnieju będzie to widać. Troszkę więcej widzę taktycznie, choć cały czas za mało. Samo tutaj, samo krytyka jest ważna, no... Cóż mogę powiedzieć, no trzeba wejść w ten rytm, już powoli wchodzę, sporo gry było, tych partii miałem mnóstwo, a też w zasadzie dzisiaj jak odpaliłem przez koma, to wyskoczyło mi powiadomienie, że wchodzę do jakiejś tam elitarnej grupy, czy coś w tym stylu, czy jakiś turniej się rozpoczynał, sorry, że teraz tutaj mieszam, dokładnie nie powiem co, bo nie wnikałem, ale to chyba było to, że po prostu mam 2700 na minutę, a w blicu jeszcze nie. Ale spoko, myślę, że to jest do zrobienia. Ciekaw jestem, czy jest do zrobienia po prostu ten ranking wyżej. Myślę, że tak. Musiałbym tutaj przede wszystkim mocno się skupić na jednej partii i przerwać odcinek po jednej partii czy po dwóch, żeby ochłonąć. Ale jak się gra, słuchajcie, cały czas, godzinę czy dwie, no to wiadomo, różnie bywa, ciężko się to póki co wbija. Dobra, moi drodzy, za chwilę zaczynamy, niecała minuta do rozpoczęcia, bawcie się dobrze, ja tutaj sobie też odpalę przy okazji tutaj stronkę, żebym widział wasze komentarze, jesteśmy na żywo na Twitchu, a też przypominam, że już rusza sklep szachowy mój, znaczy w sensie w tym sklepie będą znajdować się tylko kursy, żadne gadżety, szachuś.pl, zakładka kursy, zapraszam, już są dwa debiutowe, już niedługo też na stałe będą szachowe fundamenty i szachowy ekspert, kolejny kurs jest w drodze, niebawem będę to powolutku ogłaszał. W sumie to powiem jaki, dlaczego by nie. Będzie to wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Przepiękny, ambitny, trudny wariant. Na razie biorę takie kopytka na pierwszy strzał. Tak, miłej zabawy. Moi drodzy, 5 sekund, 4 i jedziemy z tematem. I mistrz międzynarodowy w pierwszej partii. No właśnie, zobaczcie, ja mam mniejszą kategorię, mistrz międzynarodowy ma po prostu niższy ranking i dlatego ja go ściągam, a powinno być zupełnie odwrotnie. Dobra, skupmy się na grze. Na razie na spokojnie. Każda figura sobie niech wyjdzie. Wieża E1. Koniec F1 tradycyjnie. Widzę tutaj, mistrz międzynarodowy też wie o co chodzi. Tutaj bronimy. Chcę zagrać B4. I teraz niech będzie D5. Okej. No tak, nigdy nie jest łatwo, nigdy nie jest łatwo. Hetman C2, no trzeba bronić. Jasne, taki ruch też bronimy. F3 będzie w zanadrzu i skoczek B3, coś takiego będę chciał zagrać. Okej, tu się pojawiła furtka dla skoczka. F3. Dobra, F3. Hetman stąd znika, nie chce być pod rentgenem. Jakiś hetman B6, to wtedy po prostu uciekamy. Dokładnie. I skoczek C4. W sumie mogę zagrać chyba to od razu. Nie, od razu nie. Zawsze odejście ma ten. A, tryb emotki. Dzięki, Pulchny. Dzięki. Tak, to pilnuję wszystkiego, bo czeskom tego też pilnuję mocno. Podczas rozgrywania partii są emotki, ja sobie będę gadać.
Katalonia. Okej. Okay. Hmm. Gońce są w cenie, więc zagrajmy tak. Próba wymiany. Nie chcesz wymieniać. Wzmocnijmy to ruchem A4, B3 i taki ruch mi się tutaj spodobał. Będzie tak, tutaj, na spokojnie. Zawsze można też wrócić tutaj w zasadzie. A, po co tutaj wracać? Gramy tak. Możliwe, że bicie jest dobre, no właśnie. I on to też uczynił. W sumie skoczka ma bardzo silnego. Ale również tu mogę się fajnie przestawić figurami. Tutaj celuję w tego pionka mocno. Dobra. Tak chyba. Z B4 będę chciał pokombinować i grać po wolnej linii. No ja wiem, że tym skoczkiem tutaj będziesz mógł poszaleć. Spróbujemy w ten sposób. No i tędy. Okej. Okay. Lufcik jakiś dla króla przy okazji. Może tutaj go postraszę. Grunt, żeby nie podstawić niczego. Aha, i tu sprytnie mi wymieniasz tego gońca, mój drogi przyjacielu. To ci się udało. Zdecydowanie. No dobrze. Tak, czarne mają tutaj bardzo wygodną grę. Mogę w sumie tak go postraszyć. On nie może zbić skoczkiem, rzecz jasna. To znaczy może, ale nie musi, co nie? No i teraz pytanie, czy tak spróbować? Skoczek zbije tutaj. Wiecie co, ja jednak spróbuję. Ja jednak wolę ryzyko. Wolę ryzyko. On nawet się nie zastanowił, a według mnie rozciągam sobie gońca i tutaj będę miał fajne motywy. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak, że to się tutaj dobrze ułoży. Zobaczcie, on oddaje... A nie, nie oddaje. Mądrze pograł, mądrze. Muszę bronić. Kurczę, król jednak wszedł tutaj. Okej. Okay. Jakbym tu zagrał? Nie, tutaj muszę. Możliwe, że on zbije dla świętego spokoju. Ha! Nie zbił. Czekajcie, czy ja nie łapię hetmana tu przypadkiem? Nie, chyba nie. Spróbujmy. Tu. Taki ruch. O, bardzo sprytnie. Ale on daje mi drugiego pionka. Bardzo chętnie. Drugi pionek wzięty. Więc tutaj jakość się na pewno mi opłacała. Wrócę sobie kulturalnie tutaj. Będę bronił pionka. Przeatakuję tego. Jasne. Mogę sobie wejść tu. Będzie próbował. Tutaj coś spróbujemy poszaleć tędy. Może nawet tak. A tu? Kto zabroni? Tu. Spoko. Dobra. Wszystko gra. Aha, bicie po prostu jest. Ale biorę tego. Nie mogę. Dobra, tutaj, żeby mieć taką opcję. Jeszcze. Dobra, tu. I teraz mam tutaj opcję. Okej. Okay.
Gość się pomylił. Gość się pomylił. I kolejny pionek do wzięcia. Tutaj się zasłonią też ładnie. Podstawka. Tu mam jeszcze wtrąconego szacha. Hop. I hop. Grunt, żeby nie było tutaj mi sklika, bo to wiecie, jak u mnie bywa często. Mamy to! Mamy pierwszą partię. Słuchajcie, w miarę pod kontrolą to wszystko wyszło. Jestem ciekawy tylko, czy w tym pewnym momencie to moje poświęcenie jakości było dobre. Zaraz zobaczymy. Czułem, że muszę to zrobić. Tak, dosyć powierzchownie tutaj przelecę te ruchy. Mikro przewaga białych, takie 0,60 jest. Nie widzicie teraz oczywiście oceny komputera, ale to myślę, że nieistotne. Teraz tak, no tak, tu jest cały czas przewaga białych, przestrzeń. Nic tu się złego nie działo. Jestem tylko ciekawy tego kluczowego momentu dla mnie. No tak, tu czarny fajnie zagrał. O, to jest równa poza teraz, według silniczka. Okej, okay, tutaj. Wiecie co? To poświęcenie wieża AC1 według silnika jest mikrobłędem. Chodzi o to, że jest minus 0,1. Więc według mnie to jest dobre poświęcenie. No, silnik zawsze się wybroni, człowiek niekoniecznie. I tu Hetman C7, tutaj goniec. Aha, tutaj wieża C1 trzeba było zagrać najpierw, a potem gońcem, żeby nie wpuścić Hetmana. Okej. Okay. Tak, tak, tu się wszystko trzyma. No i Hetman C2. On skoczek D7 powinien i by mnie przytrzymał raczej. No tutaj, tak, B5 z jego strony to błąd. No i tutaj jest dalej przewaga białych. Spoko, tutaj żadnych błędów nie widzę. Silnik również. Teraz skoczek B5 z powrotem. Aha, skoczek B5, najprostsze, oczywiście. I wieża musiałaby zbić, bo pionek idzie do przodu i tutaj. Okej, okay, tego nie widziałem. Nastawiłem się na słaby punkt F5. Tu bić się. Tu. Okej. Okay. No i tu. A, król E5 jeszcze miał bardzo dobry ruch. Też tego ruchu nie widziałem. No i tutaj się już sypie. Okej, okay, dobra. Dobra, mamy. Mamy pierwszy punkcik. I mam chrapkę na więcej. No, chciałem odczarować trochę Titled Tuesday. Zrobić jakiś w miarę przyzwoity wynik. No tak, czasu trzeba pilnować, smoku. Wiem. Teorii, każdy z nas jest mistrzem świata, co nie? A weź graj w szachy potem. Chodzi mi o praktykę. No to jest klasyczny remis. Dziwię się, że tam białe nie zagrały. A to też jest obrona. Okej, okay. No i wystarczy teraz iść do góry. Tak, to jest klasyczny remis. Białe co próbują? No dobrze. A, sorry za tego bota, który wyskakuje. Zapomniałem go chyba usunąć. I mamy arcymistrza. To jest bardzo silny arcymistrz. Ojej, to jest bardzo silne. Przyjemność zagrać. Lecimy. Tanio skóry nie sprzedam. Tu się gra. Ciekawe, czy to zagra gość, czy też nie wie, o co chodzi. Czy bo generalnie Hetman A5 się gra. A jednak nie, zobaczcie. Nie zagrał skoczkiem. Gram gońcem, tutaj też wiążę w takim układzie.
Okej, okay, figura wychodzi kolejna. Bicie, bicie. No na pewno on liczy jakieś wejście hetmanem, też wejście tutaj będę miał jakieś tam rzeczy. No to jest kozak, kozak arcymistrz, więc trzeba bardzo uważać. Dokładnie. Kozak arcymistrz. Pytanie, czy długa roszada, bicie. Muszę myśleć. Muszę myśleć. Tutaj zbić, tutaj. No dobra, biję to na F3. Gram te E6. Z takim planem. Bo jak tutaj, tutaj, to zawsze on musi pilnować tego pionka. Tutaj to bicie skoczkiem. Okej. Po prostu tak. I chcę zrobić roszadę. Krótką. On też dojdzie do długiej roszady. Tam może być atak. Czy też taki ruch pewnie jest ciekawy. Na pewno on będzie chciał mi zbić, zepsuć strukturę, to bez dwóch zdań. Nie sądzę, że będzie chciał wrócić końcem. Zobaczcie, 9 ruchów, a ile czasu straciliśmy. Też robię roszadę, oczywiście wybił. To było z jego strony na pewno naturalne. Tu mogę wziąć pionka, tylko obawiam się, że on... A, ja wiecie co? Jak cierpieć to za coś? Biorę. Biorę, mam ucieczkę. Biorę pionka, nie boję się. Taki ruch. Okej, okay, chcesz wymieniać. Skoczek mi tam może trochę napsuć krwi, żeby ten hetman tylko mój nie miał problemów. Może tak jednak? Może tak, żeby wejść tu. Już zaczyna się kombinowanie. Ojejku, no właśnie. I to jest cały Krzysztof, no. Po prostu nie zwróciłem uwagi, że może mi tu hetmana sprzątnąć, jasny gwint, tak? No tak, no kurczę, no w taki prosty sposób. Ojejku, naprawdę, no tego nie widziałem. Niestety. No jeszcze pogram chwilę, ale to już... W sumie z szacunku do przeciwnika powinienem się chyba poddać. No kurczę, w taki sposób oddać. No takie porażki bolą. Mógłbym normalnie przegrać, ale nie, nie normalnie trzeba przegrać. Trzeba podstawić oczywiście, nie? Zawsze trzeba podstawić. Też nie można normalnie, prawda? I czym ja mam to wybić? Wybiję tym. A, to i tak się dorwiesz do moich słabych pionów, no przecież. Nie wiem, tak. Za dużo wymian. Co ma zabawę z Afriko. No wiem, też będziesz szedł pionkiem. Dokładnie. Okej. Okay. Oj, szkoda, szkoda. Ja wiem, że to kozak, ale zerknę oczywiście na początek gry. Co tam silniczek mówi ciekawego? Tutaj. Goniec G4 jest ok. Hetman E2. No, niestety słaba partia z mojej strony. Tutaj. Jest wszystko ok. D4.
I bicie. Tutaj E6 grać trzeba, dokładnie musiałem poanalizować, ale nie, w sumie bicie nie było chyba najlepsze. E6 trzeba było grać, tak, tak. I tutaj jest w porządku. E6, goniec D2, goniec C7, wszystko się zgadza. Roszada. Wziął. Nawet czarne mają mikro, to jest równiutka według silnika. I tu. No i pewnie zacząłem przesadzać. bicie. No tak, zacząłem przesadzać. Skoczek zagrał. No i oczywiście, skoczek tu i podstawka, bierze H1. Co trzeba było teraz zagrać? Myślałem o tym biciu. On by tym odbił i tu już białe mają lepiej, ale wtedy tutaj trzeba grać. Nie, strasznie ciężkie ruchy w ogóle jak dla mnie. Hetman H5 można było wrócić, nie? Najgorsze jest to, że ja wziąłem tego pionka na H2. Nie trzeba było go brać. Kompletnie. W tej pozycji co? W tej pozycji po prostu twardo zagrać G6 i trzymać się, nie? Taki ruch. To wtedy bić. O właśnie, wtedy bić, bo wie, że nie są skoordynowane na pierwszej linii. Brakuje mi jeszcze tego czegoś w pewnych takich momentach. No z arcymistrzami to ciężko. A tutaj normalna poza do gry. Spoko. No dobra. Jeden punkcik jest. Przegrana z super arcymistrzem, to nie wstyd. Na spokojnie. Czekamy sobie na kolejną partię. No, wyglądało, to nawet smoku nie było w miarę okej, to było okej, tylko mi zabrakło potem umiejętności już na tego typu gracza. Szukam sobie tutaj jakiejś... O, Firuszdże, zobaczmy. No, młody tutaj. Temat ogarnia po prostu... Niesamowicie. Szparu gra partię. O, Szparu tutaj już dociska gościa. Wieżóweczka prosta. Szparu ma 2900 ponad i to trzyma. Młody, ambitny, prawie arcymistrz. Kill de Piotr. Piotr Piesik. Piotrek gra przecież w paru dubicach turniej jeszcze, tak letach mu się chce grać? To jest gość. No tak, czasóweczka. Czasóweczka robi swoje. Parę partii zostało jeszcze, najwyżej sklasyfikowaną jakoś tutaj wrzucimy. O, fajna wieżówka. Bardzo ładnie bicie wieżą, teraz taki ruch i tutaj jest wejście i tutaj już jest koniec gry. A, tu nie można, też można w sumie. Sorry, wam coś napsułem moim klikaniem. Okej, zostały 4 partie. Tak, już te partie się kończą. Dobra, trzecia runda za chwilkę lecimy. I kolejny mistrz międzynarodowy, czyli dwóch mistrzów międzynarodowych i arcymistrz póki co. A też spoko.
Tu nie wpuszczamy skoczka. A tak na tego, on musi raczej wrócić. Taki ruch jest możliwy, ale wtedy tu... Tak, F4 prawdopodobnie będzie chciał zagrać. Chyba F4 można. Ale zaraz, to ja wezmę, po prostu tak nie mogę wziąć. A kto mi zabroni? Wezmę, będę pionkożercą. Chcę zrobić szybko roszadę. On oczywiście hetman E7 ma takie posunięcie. Ale myślę, że taki ruch wtedy na chama. Dlaczego by nie? Jeżeli tak, to tu. To zrobię sobie krótko i grożę tutaj biciem. Pion więcej. Spoko loko. Tutaj i dobrze bronimy tych pól. Koniec zasłonięty, no ale pionek więcej. Zawsze mogę go w fajny sposób zwrócić. Skoczek wlatuje, tu nie może wejść, tu pasuje, tutaj jest obrona, tak, tak. Spoko, wracamy, tu pilnujemy. Mogę potem zagrać wieżą, wymienić. Grozi taki ruch i z powrotem. Gwiazd. Dokładnie, to tak zagramy. Tak, jeżeli tu, to tu, tu, tu i tu i tam. A teraz masz wjazd, oczywiście, można to powymieniać. No okej. Okay. Tak. Cały czas trzymam się tego, że pionek więcej jest. Końca oddałem. Ten ucieknie. Wymiana wież. Mogę zagrać też tak. Mogę. Ten goniec już będzie musiał zejść sobie gdzieś tam. Okej. Okay. Hetman E1. Myślę, że to dobry pomysł. Jakiś taki ruch będzie kombinował, ale to zawsze mam F3, najpierw z hetmanem zrobimy porządek. Nie no, komfort gry jest spory, bo w pionek więcej cały czas, to nie znaczy, że to już jest super zwycięstwo, ale komfort gry jest. Niech będzie tak, bo jeżeli on tutaj, to ja po prostu F3 wyczekam. No właśnie. F3 A, to teraz mam taki ruch i tutaj wjeżdżam. Skoczek B5, tutaj można i tutaj. Nie, ale jeszcze na spokojnie, bo to zawsze jakieś tam kontry zawsze mają rację bytu. Właśnie wrócił dokładnie, no to strzałka. Wstępem atakuję i wprowadzę sobie wieżę. Tu, tu, tu. To chyba daje radę. Chwila. Tu zasłoni się. Skoczek mam bicie tam. Dobra, to daje radę. Tu. Dobra, będę szybszy.
Koniec sceny też było spoko. Wolę jednak zbić piona na spokojnie. A, tutaj mam taki ruch. Zwycięstwo. Spokojnie. Bez podstawek. 2-3. Słuchajcie, wygląda to dobrze. No, dwóch mistrzów międzynarodowych za burtą. Z arcymistrzem jednak plomba. No, ale jest dobrze. To są utytułowani dobrzy gracze. Póki co jestem zadowolony. Na spokojnie, pod kontrolą. Przeciwnik podstawił pionka. Udało się to wykorzystać. Słuchajcie, niektórzy są fajni, bo piszą takie komentarze na YouTubie, że na przykład dzisiaj przegrałem 6 partii z rzędu. Niektórzy piszą, że trzeba po 3 porażkach się już wycofać i przerwać grę, no ale niestety ja taki nie jestem, jestem uparty, więc cisnę, tak? No cisnę, po prostu cisnę. I po 6 porażkach w końcu się pojawiły zwycięstwa. Zresztą to są tylko szachy internetowe, więc no jakieś tam swoje cele trzeba mieć, co nie. No dobra, słuchajcie, jest dobrze. Zerknijmy sobie, jak się prezentują partie innych zawodników. Pierwszy Polak tutaj, który mi wyskoczył. Sorry, już nie wyskoczył. Jeszcze raz. Już skończył partię grać. Szparu. Popatrzmy na Szparumena. Co tam Szparumen tutaj wydziwiasz? Chyba remis. O kurczę, ale będzie. Ale też ma zadymę. Też ma zadymę. O! Kurczę, to na sekundach trzeba grać, nie? To trzeba być kozakiem. Jakaś wieża wchodzi. Oj, tutaj Szparumen ciśnie, jakiś hetman, dokładnie. No i hetman tu i bicie tu. Dokładnie. Aj, dobry jest, dobry Szparumenik. I tu hała szacha, wystarczy dać i zbić pionka. A, nawet tak. Easy. Ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. No Miłosz trochę ogarnia te szachy. Trochę ogarnia. Jak spadasz z konia, to wsiadaj na niego od razu. Takie powiedzenie. Alien dance. Może i tak. Nie znam się, ale mądrych miło posłuchać. No i tutaj mamy co? Karola Kacprzaka, czarnym kolorkiem. Końcówka raczej po stronie białych. Jest szansa, żeby ją wygrać. O, i tutaj król wchodzi na D4, to niebezpiecznie bardzo. Nawet tak, o proszę bardzo. Oj, to chyba jeszcze lepiej zagrały białe. Wow. No białe ogarniają. Cóż to za końcówka jest? Na pewno ciężko się bronić, jeszcze na sekundach. Duda to by się wybronił. Pionek chyba musi zasuwać na czarnym polu, już jest easy, nie? Tu król może pójść. Oj. Raczej tutaj Karol ma szansę. O, no tak, teraz to już remis. O, przegrana białych. Zobaczcie, co się wydarzyło. Karol Kacprzak. Ale młody ma duży ranking, 2800. Ale oni zachrzaniają tam taktykę, widzą w sekundę, co nie? Więc tutaj w internecie miażdżą. Zresztą pamiętam swoje dobre czasy też, jak byłem młody, to... Dobra, nieistotne. Lecimy dalej. NM. 2-4-100-24. A6 powiadasz. Dobra. No dobra, tak. Pewnie to jest ruch zły.
Ale co mnie to obchodzi? Tak mi jakiś D6, no to trzeba to po prostu wybić. I tyle. Zagrajmy tak, jak tu, to tu. Przejdę sobie. O, od razu w ten sposób. No dobra, niech będzie tak. Zobaczcie, podstawił mi wieżę i zagrał od ręki tutaj. Wracam. No cóż, sorry, nie moja wina. Ale musi sobie pluć w brodę, co nie? No, napisał, że zaspał. Czekajcie, żebym ja tego przypadkiem nie przegrał jeszcze. To u mnie bywa różnie. No i wracam na spokojnie. Już chciałem podstawić. Niech będzie tak, próba wymiany. I skoczek wejdzie na C4. O, albo nawet na B3 mogę od razu zagrać. To skorzystam chyba z tego, chociaż on na D5. Dobra, ale jak on na D5, to ja mam hetman D3. Nawet chyba taki ruch mam. I wtedy na pewno wymienię, dobrze mówię? Tak. Tak, hetman A5. Tutaj, tutaj. Dokładnie. No i tu, jak wieża, to wieża B1, potem tu. No tak, komfort gry z wieżą więcej, to wiadomo. A zresztą nie może chyba tu, bo tam jest. Tak i tak. Tutaj chcesz wejść, jasne. Ojej, tu się pojawia jeszcze problem, bo tu zagrywa, a tutaj potem mam plombę. Będę musiał zbić tu. Nie widział tego. Widzicie, nawet z tą wieżą więcej można dostać tutaj pozę, w której może się posypać. Chwila nieuwagi i naprawdę robią się problemy. A, przecież tu jest broniony skoczek, o czym ja mówię, więc spoko. A, tu mi się coś przewidziało. Dobra, jest wszystko w porządku. E4.
A, spiję to. Tak, żeby skoczek bronił, już jaki tam taki plan miałem. A, to i tak można było zbić szachem. No dobra, nieistotne. Jak się zdobywa dużo materiału, to jest takie małe rozluźnienie. Tu z szaszkiem. I nawet tu mogę. Jak zbiję, to tam na końcu jest też związanie. O, z szachem! Co ja zrobiłem? Niewiarygodne. Widzieliście to? Zwierzę więcej. Niewiarygodne. Jak ja tego nie wygram, to ja po prostu nie wiem, co zrobię. Niewiarygodne. O kurczaki. Chwila, ale bym podstawił. Krzysztof, ogarniaj temat, ogarniaj. Nie wierzę po prostu. Z czegoś takiego. Dobra, dwa pionki. Nie no, masakra, wiecie co? Ale bym się pochlastał. To właśnie tak, tak to bywa. Niewiarygodne, niewiarygodne. Przeoczenie, no tak, tam szak był faktycznie. Jejku, ale dobrze. Ale przynajmniej macie zabawę przed nią, co? Ja tu się pocę, siwych włosów dostaję. Wyobrażam sobie taką sytuację, ktoś pije herbatę, podstawiam tą wieżę, ktoś nagle, wiecie o co chodzi, nie? Sam bym parsknął, jakbym pił wodę w tym momencie. No ale trzy punkty są. Słuchajcie, nigdy dawno już tak dobrze nie zacząłem. Może to wynika z tego, że też troszkę pograłem więcej na te 3 minuty. Zobaczmy pierwszą, lepszą tutaj partię. Jest najwyżej klasyfikowanych. Sarana tutaj sobie walczy. No ta pozycja na pewno nie jest przegrana białymi. To tylko białe mogą to wygrać. No remis mają w kieszeni oczywiście. Bez dwóch zdań. Dużo jeszcze zabawy. No, król jak pójdzie tu. A, sprytnie, sprytnie. Czarne mogły w lepszej wersji to oddać. Teraz goniec C2 bym zagrał. No właśnie, i teraz białe mają za darmożkę grę. To kwestia, czy na tym czasie im się to uda. O, na pewno trudniej to atakować, znaczy trudniej się bronić niż wygrywać. To był szach, można było, a nie, nie można było wziąć, remis. No, spoko.
Patrzę kolejną jakąś tam partię. Dlaczego nie piję wody z butelki, tylko ze szklanki? Mam filtrowaną wodę w kranie, dlatego piję ze szklanki. Mam ten komfort, że nie muszę kupować wody w marketach. Na szczęście już nie muszę. No okej, okay. Aha, po czwartej rundzie jest jakaś tam króciutka przerwa, tak? Jeszcze zerknijmy, tutaj kolejna partia, to już było. Sorry, to też już było, klikałem. Paweł Szkapenko, czy gra jeszcze? Tutaj też remisik. Nie, piwka by nie wypił, nie. Jak na te upały, bardzo lubię zeróweczki, wiecie, to jest bardzo fajnie nawadniają. Jak już mam coś takiego sobie wypić, to zeróweczka jest spoko. I co, te partie się pokończyły, ale tu jeszcze nie znikają. Dobra. Abstynent? Nie, ale wszystko do tego zmierza, że tak. Bardzo rzadko kiedy sobie tam poluzuję, że tak powiem. Zwyczajnie te trunki mnie rozleniwiają, potem trzeba do siebie, że tak powiem, dochodzić, jakby to źle nie zabrzmiało, więc no nie. Rzadko kiedy. Zresztą teraz mam tak dużo pracy, że nie mam czasu na jakieś tego typu zabawy. Kiedy ja nie miałem dużo pracy zawsze, ale sobie sam sobie tę pracę dokładam. Tak to wygląda. Co zrobię poza szachami? Głównie się zajmuję szachami, ale robię też różne rzeczy. Na razie nie chciałbym za dużo zdradzać, bo póki pewne projekty nie wyjdą, to nie będę ich ogłaszał. Jeśli pytasz, z czego żyję, to głównie z szachów, ale też mam takie inne różne małe źródełeczka i próbuję te źródełeczka rozkopywać, żeby były większe. Ogólnie, no tak brzmi to nieskromnie, ale jestem zadowolony ze swojego życia zawodowego na pewno, oby tak dalej. No i cóż, ja jeszcze jestem młody chłopak, będę się to jeszcze rozwijać, mam nadzieję. Furka dla mnie nie ma znaczenia. Nie wożę się jakąś dobrą furkę. Jeżdżę Qashqai'em. Ja światowy chłopak? Nie, gdzie tam? Absolutnie nie. A nie podpuszczajcie mnie tutaj tymi pytaniami, bo już widzę, się rozkręca temat. Nie, no żartuję, oczywiście, możemy sobie pogadać, jasne, jak macie jakieś pytania i będę na nie w stanie odpowiedzieć, to jak najbardziej. Smoku, jeżeli jesteś jeszcze na czacie, to strasznie ci dziękuję za ten mikrofon, bo naprawdę ten mikrofon jest rewelacyjny. Ja go mam tutaj. Podniosę go troszeczkę. O, właśnie. Na kamerce go nie widać, ale świetny jest. To po prostu jest świetny. Przede wszystkim nie ściąga mi żadnych dźwięków z zewnątrz. Nawet jak pralka chodzi, czy otwarte jest okno przy balkonie, czy wiatrak mi tutaj teraz troszeczkę dogadza. Świetna rzecz.
Po prostu rewelacja. Poprzedni mikrofon też się sprawdził oczywiście, ale już do pewnego momentu nie dawał rady, więc tak to wygląda. A teraz jestem tak zadowolony. Tak, samochód ma jeździć i ogarnąć z punktu A do B. Jasne, że człowiek chciałby tam jakąś w przyszłości furkę sobie lepszą sprawić. Na pewno, jak wszystko się będzie dobrze układać, to kiedyś tam sobie coś na pewno sprezentuje na swoje 60. urodziny. Ale tak, tutaj nie ma jakiegoś tam ciśnienia. Ty jesteś po maturze i nie wiem, co robić dalej ze sobą, a pan już ustawiony w życiu. Nie, to nie jest tak, że jestem ustawiony w życiu, absolutnie. Dom, nie. To jest ciągła praca, to nie ma czegoś takiego, jak ktoś jest ustawiony w życiu. Dzięki, Smoku, dzięki. Dobra, kolejna partia, słuchajcie. Mistrz międzynarodowy, ale już z rankingiem 2900. No, tak. Walczymy. No tak, tych schematów już się nagrałem strasznie dużo. Tutaj z planem takim. Okej. Taki ruch jest groźny. No jak on może też G4 oczywiście zagrać, wtedy przejdę tędy. No i tam będzie niezła zadyma. Tu. Tutaj po prostu. I tak. Tu zagrajmy. Okej, tu chcesz wejść, jasne. No nie mogę ci na to pozwolić. Będę grał bez roszady, rzecz jasna. Chyba wieżą. Jeśli tutaj... No dobra, wchodzę tu, bo on to też będzie chciał tak grać zapewne. Wtedy mój król ucieknie. Albo zagram tak, po prostu. O, właśnie. Tutaj. Niech będzie tak. Jak bicie to tu, jak F4 to z powrotem. A chcesz po prostu wymienić. Dobra, zróbmy to. Tym? Przechodzę tu i tu. Dobra, to wezmę teraz. Tutaj. Jakość możesz wziąć ode mnie. Królem zdążę zagrać tu i przestawić wieżę. Tutaj będzie grozić bicie tu, więc muszę się wzmocnić. To zauważyłem jeszcze. Tutaj chcesz grać, okej, tutaj. Nie, no to spokojnie. Aha, tutaj. Myśl Krzysztof. Dobra, niech będzie tak. No może tutaj oczywiście. Mogę sam w sumie tutaj spróbować to rozwalić, ale... Dobra, tak. Tak to tu. Okej, pytanie, czy tak mogę? Czy tu też?
Czeka, tak, tak. Tak. Dobra, próbujemy to z tej strony. Spróbujemy z tej strony pograć. Tu wejdziesz, co nie? No muszę to wybić. Zająć wolną linię. Tutaj, okej, no muszę tak bronić. Tu mnie przyblokowałeś. Tutaj chciałbym zbić. Tutaj obronię. No możesz zbić oczywiście, to jasne. Liczę się z tym. Też można było, warto zagrać może wieżę na H5. Zbił, jednak zbił. Dobra, spróbuję tak się obronić. Już nie ta wieża tam mogła pograć. No zobaczcie, poświęcił tę jakość jednak. A, dobrze zrobił w sumie. Dobra, nie, muszę z powrotem. No tutaj zagrasz, muszę tak. Nie mam wyjścia. Dobra, idę tu. Pionek, zawsze mam taki ruch. Dokładnie. No, muszę iść na całego. Tak. Skoczek, kurczę. Tu będą siatki matowe. Szach. O kurczę. A nie, tutaj mam ucieczkę. Boże, Krzysztof. Jest niebezpiecznie, jest bardzo niebezpiecznie. Idę tam. Wieżę ustraszyć. Rzuciłem mu remis, ale to pewnie nie będzie zaakceptowane. Tak, tak. Ojejku, podstawka! Nie wierzę, no nie wierzę. No i właśnie to jestem cały ja. To jestem cały ja. No jestem zły na siebie. No już zerkam. Już zerkam na tę piękną partię, gdzie czułem się w niej bardzo dobrze. Czułem, że kontroluję tutaj pewne rzeczy. I na końcu podstawka. No to wszystko jest ok. Czarne są nawet trochę lepsze. B5, tak. No można było grać... A B4 dobry ruch oczywiście, dobry. Tu kop też się zgadza. Wieża B8. Skoczek D4. Dlaczego, Krzysztof, ty takiego ruchu nie widziałeś teraz? Znaczy, bo po tym ruchu on zbija tu, ja muszę zbić powiedzmy tym, on tu, no i gramy sobie dalej. Tak, tak, tu jest wszystko ok, zbicie dla niego. No takie właśnie na minus jeszcze 0,2, więc czarne mają tutaj grę. Wróciłem, on wrócił i tutaj próba gry. Wieża A5 tutaj. Szach, białe już mają ciutkę lepiej, niewiarygodne. Ale ciutkę tutaj. Kompletnie nie widziałem właśnie... No tak, trzeba było odejść. Nie widziałem tego szacha, no. Trzeba było odejść tu. Mógłby mnie odstraszyć jeszcze i zagrać tak.
to wtedy wieża D1 pilnować. No dokładnie, no i co? On musiałby tak bronić, nie? No jeszcze jest oczywiście tam trochę gry. Pionek mógłby zasuwać i próbować można byłoby. Aj, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, ale 3 punkty są. Gość nie był z pierwszej łapanki. Więc jest okej. Okay. Szkoda, 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 bo czułem się... Ale dobra, słuchajcie... Na razie jest, że tak powiem, moje uczucia są bardzo pozytywne, gdyż oprócz podstawki z arcymistrzem, no i tej podstawki tutaj, to nie jest źle. Partie wychodzą dobrze, tylko na końcu gdzieś te podstawki się przewijają. No i nic na to nie poradzę. Póki co. Podstawisz, trudno. Lecimy dalej. Już tak patrzę, chyba jeszcze jedna partia trwa. No tak, wieża na wieżę, więc tutaj panowie się pobawią chwilę. No naprawdę. Niektórzy może biją rekord w posunięciach. No i tak sobie klepią te wieże na wieżę. Za moment runda numer 6. I kolejny mistrz międzynarodowy. Świetnie. Cieszę się, że gram z utytułowanymi zawodnikami. Dobra. Lecimy z debiucikiem. C5. Okay, gonię C4. Sprawa normalna. Gonię C2, H3, jasne. Okej. Okay. I B4, wbijmy się tam. Okej. Okay. No dobra, spróbujemy jakieś tego typu harce. Oczywiście teraz to chyba nie działa jak należy. Tak, tu bić można, tu bronimy. Jasne. Tutaj. No i tutaj tak, jak zagrasz mi tu, to cię tam walnę. Nic się nie dzieje. Prawda? Że nic się nie dzieje? Wracam. I tam przez A4, B5. No, tak sobie tutaj pykamy. W sumie... co to za poza jest? Tutaj można? Za bardzo chyba nie. Jakiś... Trzeba tu go wyjaśnić poprzez ruch F3. Wiem, że hetman tam wejdzie. Ale też będę chyba chciał powymieniać trochę tego. A, bo hetman wejdzie jakieś F4, jeszcze będziesz miał. Może to być mało przyjemne. Okej, okay, na razie tak. Tutaj spoko, wymiana. Pytanie, czy nie tak? Bijesz, bijesz. Nie, no zagrajmy tak. Zaryzykujmy.
Bicie, bicie, zaszłem podparcie F4. Jakiś taki ruch i tam będziemy próbować przeciwnika trochę dusić. Okej, F4. Co potem? Czy tym pionkiem zbić? Czy drugim? Chyba tym w ogóle. Chyba tym. Tutaj, tutaj bicie do końca może mieć sens. Zagrajmy te B5. Zgadzam się na remis? Nie. Nie, przy takich pionkach nie mogę się zgodzić na remis. I chyba tu... Chwila. Zagram tak, żeby go nie wpuścić. Tak, jeszcze można próbować. I tak. Bo zawsze jest motyw taki. Znaczy zawsze goniec może wrócić. No i teraz pytanie, jak tu się przedrzeć teraz. Zawsze królem. Zobaczymy, czy on będzie się rozpychał tutaj. Tak, bez jakiegoś pomyślunku. W sumie dlaczego bez pomyślunku, nie? Tutaj zagrasz. Tutaj zagram, goniec tu, wrócę tu, z jakimś tempem będę cię atakował. To nie jest tak, że... Aha, on pewnie liczy coś takiego. Ja tu, on bicie, nie no, tam, tam. Tu bicie, tu. A jednak, aha, tu poszedł. To nie jest takie proste dla mnie teraz. Ojej. O kurczę. Możliwe, że przesadziłem. Tutaj zbijesz. Zbiję i tutaj wieczny szach, nie? No tak. Tu. Nie, no tam nie mogę. Kurka wodna. To chyba przesadziłem. Jakbym zagrał tu. Nie, najwyżej przegram. Gram tutaj. Po prostu gram tutaj. Najwyżej przegram. Tutaj zagrasz. No to co, ja zagram tam, czy zbiję? Zbiję po prostu. I tyle. No jak będzie wieczny szach, to będzie. Kurczę, zlamiłem tę pozycję. Coś za szybko mi tutaj poszło. Chodzi o to, żeby jak on zbije, miał opcję przełomu, bo tam chce wejść hetmanem i on może mnie tutaj szachować w zasadzie za chwilę. Cały czas. No zbije mi tutaj, to co ja zbiję tam. No właśnie. Jak zagram tu, to on mi zbije z szachem i nic nie mam. Gdzie tu, tu. No właśnie, o to chodzi. A właśnie, właśnie. Tutaj, tu, tu, tu. No dobra, tak. No wiem, wiem, wiem. Wiem, wiem, wiem. Może się pomyli, zagra, tak? Raczej się nie pomyli. Jak zbije mi tu, to mam ruch C6. I on będzie musiał się ratować wiecznym szachem, więc no raczej wieczny szach. Dokładnie. A jednak nie. Ups, to ja mam problem. Dobra, tak. Bo jak on tutaj, to ja mam tutaj. Nie, to mogę wybić, tu zbić. Dokładnie. A, bije tu. Tu możesz dawać wiecznego szacha. O, podstawił. Podstawił! To mam farta. Słuchajcie, to mam farta, nie? Ale farta też trzeba mieć, kurczę blade. Też trzeba mieć farta trochę.
Dobra, zerknę w odpowiednich momentach, czy ja tutaj, jak to wyglądało według silnika. No, równina stoi. Okej. No i skoczek G3 i pozycja ciutkę lepsza czarnymi. Poszło tak, tutaj. Wieża E5. Każe grać F4. To jest taki typowy ruch. O. Tu F4, tak. I czym każe bić? W sumie tym pionkiem jest ok. Poszło tak. Ciekawy jestem, jak tam dalej stało z tym pionem. Czy dobrze było? Tu jest ok. Aha, i hetmanem na A3 mimo wszystko trzeba było próbować. Hetman A3. Co by było potem? Ła! W ogóle tak. No tak, jestem szybszy. Zgadza się. No to ciężko się liczy, to nie jest takie proste. Tutaj jest 0-0. Goniec B5 w ogóle nie był brany pod uwagę. Aha, taki ruch. Tu i tu. Aha, no właśnie, w tej wersji po prostu wieczny szach, no. Ja sobie wymyśliłem tutaj gońca, to mam przegraną pozycję, tak? On tu zbił, tutaj. I ten ruch remisuje. Tutaj bicie, on zagrał tak, B7. No i powinien dawać wiecznego szacha, ale się pokusił właśnie o to. Dobra. Never easy. Sześć rund za nami. Szparu ma 5,5 na 6. To jest koks. No właśnie. A, podpata, ładnie, motywy patowe. No to remis, co on zrobił? Skoczek. To jest remis. Co ona zrobiła to białymi grapami? I runda kolejna przed nami za sekundkę. Siódma już. CM. No to go. Biorę. Jak dają piony, to biorę. Zawsze tutaj grają tymi pionkami, a ja po prostu tego pionka biorę i tyle. Tutaj, jeżeli tak, to po prostu odchodzę. A jeżeli wymienia, to biję to pionkiem. I wszystkie figury grają. Mhm. Dobra, dziab. Co? Cóż, tu może niepotrzebnie.
świeżą, tam sobie pozerkamy. O tak, tego pionka muszę bronić. Zwyczajnie chyba trzeba E6. No kurczę, no jednak tu się zrobiło tak mało ciekawie chyba. Jak to się w ogóle tak stało, że to tak łatwo wyszło? Skoczkę no, trzeba było palnąć i tyle. No tak, za późno. Tutaj. Hetman zbije. Dobra, tak. Tu chyba palniesz. Hetman zbije. Tu. Kurde, mam problem potem tak. O tak, mam problem. Chyba to jest wtopa w ogóle. Aj, tak się dać złapać w ogóle w prosty sposób. To znaczy tak, jeszcze jako zbijesz tu. Zbije hetman. Zbije hetman, kurza stopa. Tak. Dobra, będę musiał po prostu uciekać. Tutaj. No tak, będę musiał po prostu uciekać. Ta kontra tam może być mało skuteczna, ale zobaczymy. No tutaj, tak? Nie mogę zbić tu, bo dasz mi szacha. Ja tu... Aha! A jak ty zbijesz tu hetmanem, to mam szach i daję tam... Nie, nie mam szacha. Nie daję mata. Nie daję mata, więc jak mi dasz tutaj opcję, to ja będę musiał zbić to. Ty tu, ja wtedy tu. Tu wymienisz wieżówka. Właśnie, muszę z szachem. I... Tak. A tak niech będzie. Znaczy, bo on tak, to ja tu. On tu. Dobra. Zagrałem strasznie źle, ale dobra, może nie będzie tak tragicznie. Się wymienił hetmany. On ma 8 sekund. No, będziesz grał na ten materiał, wiem. Dobra, mam tutaj takie zagranie z szachem i tam. O, to wieżówka.
Dobra, tak. Ojej, piona podstawiłem. Nie tak miało być. Ojejku, strasznie gram źle, strasznie gram źle. Bardzo gram źle. No da radę mnie wysiudać, no niestety. Kurczę, no tam jeszcze podstawiłem, no. No jestem zły na siebie, no. Jestem na siebie zły. Ojejku. No niestety, no. Pierwsza porażka dzisiaj ze słabszym rankingowo gościem. Co tam pograłem nie tak? Co tu każe grać? Silnik. Aha, no zapomniałem. Przecież tu C5 się gra. To jest wszystko w porządku. No to tak, zapomniałem po prostu teorii. Ja zbiłem, tak? Tu goniec. I cały czas kontratak przez C5. Nie patrzeć na tego pionka w ogóle. No właśnie. No cześć smoku, do zobaczenia, dzięki, że byłeś. Tu mi się wydawało to logiczne. A goniec F5 można było wrzucić też, tam jakoś się wybronić spokojnie. A tutaj dałem szansę przeciwnikowi zwyczajnie, że C8. To było ciężko. Zobaczę jeszcze. Ciężko to grać, tę pozycję. To nie był typowy London, Kacprze, ale tak, schematy podobne. No tutaj tak, to wszystko jest ok. Wieżóweczka. Plus jeden. Gość był do chapnięcia, no bo przecież widzicie, taką przewagę też wypuścił. No tutaj po prostu starał się grać spokojnie, a ja tam jeszcze bez sensu tą wieżą zagrałem. Ta wieża tam przecież nic nie robi, nic. Jakiś B5 trzeba było grać tutaj, się rozpychać. Jak amator. Aha, no i tu podstawiłem oczywiście, tak trzeba, to za szybko, myślałem, że on tu zagrał. No tak, tu jeszcze mogłem tak spróbować i tak zagrać, no może by się tam coś jeszcze, no ale to też wygrana. Dobra, trudno, takie partie też muszą być. 7 rund było, 4 punkty. No. Mogło byłoby być piękniej następnym razem. Czekamy na kolejną rundę, znowu CM. No to go. No i mamy obronę królewską indyjską. Tu. I wymienione gońce czarnopolowe. Miodek.
Próbujemy coś tam. Może też tu. On będzie chciał grać C5. Na spokojnie tak, żeby dojść do ruchu F5. Na pewno tak, tutaj F5 trzeba. On tak prawdopodobnie i tutaj naciśniemy. OK. I każda figura niech gra goniec D7. Ciekawe. Niech będzie tak. Tam wejdziesz później. No będziesz mógł tam wejść. Tutaj, tutaj, tutaj. Będziemy kombinować. Tędy, tędy, tędy. Tak. No dobra, niech będzie tak. Aha, bo ja mogę gońcem, nie ma tutaj ten. Dobra, 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 dobra. Okej, 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 okej. Skoczek? Może? A nie, bo tutaj na E4 przecież padnie pionek. No tak, tak. Tu chce się wbić. No dobrze. Rozumiem. Tak, żeby tu zagrać, bronić na F7. On też będzie chciał uderzać tutaj. No dobra, jedną rzecz tu wymienimy i wieża A5. Tak, tak, jeszcze jest opcja fajna. Jak wybijesz, to skoczkiem mogę wybić. Tutaj mam taki plan, żeby się nastawić na tego pionka. Też możliwe, że on ma przyjemną też grę. No wieża F7, niestety muszę tam próbować grać. Długo myśli. Też w sumie tutaj to może sobie tak stać. No ten pionek też musi być broniony. Rzecz jasna. Ja mogę sobie chyba teraz tak spróbować coś przestawić. Tutaj będziesz chciał tak. No będziesz to, będę miał taki ruch. Mogę tak spróbować i tutaj wybić. Tutaj, tu. Tak, tak. Okej. Tutaj. Tu i tu się wbije. A też mam taki fajny ruch. I tu bijemy, czym bijemy tu, czym bijemy tu? Bijemy tu pionkiem może? Tak. Zbijam. Okej. Dobra, chwila. Czegoś nie widzę. Robię tu. Tutaj grozi tak. On też król G7. Grozi taki ruch. Ok, udało się. O, tutaj w ogóle mata pięknego.
Tadam, 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 tadam. Królewsko-indyjska. Obrona królewsko-indyjska weszła jak w masełko. 5 punkcików jest nasze, moi drodzy. Nie jest źle. 8 rund za nami, 5 punkcików. Wow. Jak nie ja. Dobrze, trochę... To wszystko dają te blice, które ostatnio też grałem. Na pewno, na pewno, na pewno, na pewno. Troszkę już tutaj te morale poszły w górę. Jest ok. Jeszcze 3 rundy. Aha, wrzućmy tutaj partię. Jakąś ciekawszą, żeby się nie nudzić. Jeszcze ktoś gra, ktoś tam jeszcze gra. Hikaru? Hikaru. Hikaru białymi. A nie, no to wyciśnie. I weźmie pionka B7. No jo. Czarne mają wygraną. Ja jeszcze nie widzę. O, możliwe, że w taki prosty sposób. O, ładnie. Jo. Grają trochę, nie? Trochę grają w te szachy. Czarne próbują to wygrywać nawet. Sorry, nie włączyłem komórki. Kremisik, kremisik. Dwóch fantastycznych... A nie, to nie junior, sorry. Biały mi nie gra junior. Co? Białym spadł czas. Ups. No zdarza się. Paweł Szkapenko jeszcze gra. Paweł gra czarnymi i matuje gońcem i skoczkiem. Proszę bardzo. Mamy fajną naukę. No na razie trzeba wypędzić króla z tego rogu. No nie lada zadanie na tym czasie na pewno, Paweł. Mhm. A czemu w tą stronę? Przecież tu mata nie zrobi w tym rogu. O, teraz już znalazł sposób na wygonienie króla. Co? Mat! Mata miał! Miał mata, czemu nie dał mata? Skoczkiem. Król biały źle poszedł. No Paweł, co jest? 10 sekund, dużo czasu.
sorry. No i teraz tak, i teraz goniec tutaj, dokładnie. I wypędzamy króla. I do dobrego rogu teraz go. Remis, za dużo ruchów. Tam mat był w jednym ruchu. No trudno. Remisik, dobra. Ósma runda za nami. I spokojnie czekamy. Teraz jest pewnie jakaś króciuteńka przerwa zawsze dla systemu. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. 8 rund, 5 punktów zebrane. Tragedii nie ma. Tryb tarczy jest włączony. Kacprze, jeżeli tu jest, jeszcze jesteś, czy działa czat? Daj znać, proszę. Czy tylko emotki? Działa. Dobra. Dzięki, bo tak było cicho. A coś mi tutaj wyskoczyło. O, nieistotne w sumie już. No dobrze. Czekamy na rundę numer 9, 10, 11. Kacper, jak to dużo, panie. To jeszcze jak za darmo. Kombinuj, chłopak. Mówisz o królewsko-indyjskiej pewnie, tak? Ja mam takie nieodparte wrażenie, że muszę tam jeszcze coś dorobić. Ja zaktualizować pewnie. Na pewno, więc to jest jeszcze w moich rękach. Zawsze chciałoby się. A jeszcze trochę tego, a jeszcze trochę tego. Gambit hetmański, a mówisz o tym. Białymi oczywiście. Ja gambitu hetmańskiego czarnymi nie grywam. Chyba, że dla zabawy. No tam masz 7,5 godziny materiału. Plus partie, plus zadania na liczesie. Wszystko jest współporządkowane. Plus warianty, które można sobie z nich korzystać. No i omówione wszystko.
Dobra. Gdzie ta runda kolejna? Gdzie ta kolejna runda? Najdorf jest w planach. W sierpniu będzie wychodził prawdopodobnie. Czy trenowanie zadań szachowych przed swoim pierwszym turniejem to dobry trening? Mati. Oczywiście. Robienie zadań szachowych, czyli taktyka, jest zawsze dobrym pomysłem, nie tylko przed turniejem, ale zawsze. Im więcej, tym lepiej. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Każdy tam trener, instruktor powie to samo. Jak najbardziej. Kacprze, na sklepie na razie widnieje gambit hetmański i królewsko-indyjska. Niedługo też wejdą szachowe fundamenty na stałe i ekspert. A Najdorf w sierpniu prawdopodobnie wychodzi. Jeszcze tylko nie znam daty. No Najdorfa nie zagram teraz. Dobra, mam mistrza krajowego ze Stanów. Dużo punkcików naskrobał. Okej, zbijam. Tutaj. To pozwala mi szybko zrobić roszadę. Pion jest więcej. Na ten moment. Dobra, jest roszada, jest taki ruch. Po prostu dziab i dziab. No i co? Tak? Mhm. No niech będzie tak. Odsłonię oczywiście tutaj sobie figury. Tak, ale pion to pion, nie? Tutaj gość ogarnia. Czy tak, no właśnie. Muszę zagrać tu. Zbijesz mi tu silnego gońca. Sobie zdaję z tego sprawę. Tutaj trzeba uważać. Tak, zagrać. Może tak po prostu. Tu zagrasz, co? To tak. I będę chciał tutaj i tu go wstawić gońca. Kto się uda, to będzie świetnie. To się uda w takim razie. Raczej musisz zbić. Raczej. Potem mam F4 i czysty pion więcej. A goniec na B3 będzie stał świetnie. Tak muszę. Aha, tu mogłem już ciapnąć. A niech będzie tak na razie. Kurczę, kusi mnie na F7, ale zagram chyba spokojniej mimo wszystko. Kusi mnie bardzo, ale zagram spokojniej. Tutaj będę też fajny ruch po F6 tu i tam będę miał fajne wejście lub tam skoczek może trochę męczyć, ale goniec B3 mi się bardzo podoba. Możliwe, że tam dawało radę, tylko że już mamy mało, znaczy mało czasu. No, zbyt dużo czasu musiałbym się tu zastanowić. Taki ruch jest chyba dobry u niego. Ale nie, zaraz, moment. Ja mam teraz opcję bicia. Ale zbijesz gońcem. Aha, dobrze, to wtedy odbiję tu. Okej. Okay. Bicie tu, G5. O, tak jak powiedziałem, tak zrobię.
Jak tutaj, to też jest taki fajny ruch. Tam jest wejście niebezpieczne. Tam. Dobra, zbijamy. Tak. I tutaj jak walnę, to będą różnopolowe, ale ja będę miał zdecydowanie tutaj przyjemniejszą grę. I jedziemy daleko tam. Jakieś są prześwity. Tak można zagrać też. No tak. Na pewno to jest długotrwała przewaga. Dokładnie. Mhm. Tu i tu, tu na tego pionka. Po prostu jedziemy. Tu jakieś tam zasłony. Dobra. Tu zagrałeś, zagrajmy tak najpierw, żeby tutaj król miał akcję. Zagrajmy tak i tak. I tak, to oczywiście mnie zwiąże przeciwnik. Jasne, chyba sobie ucieknę tutaj. No dokładnie, tym. Tak i tak. Tak, żeby tego jeszcze wziąć. Szach, powrót. To co, znowu tu? I tego chcę wziąć. Szach. I tak. Dobra, tak, bezpiecznie zagram tutaj. Pionkami będę się rozpychał. Mamy to, moi drodzy. Mamy to. Szósty punkcik wleciał. Szósty punkcik wleciał. Ajajaj. Dobrze. Dobrze. A jeszcze dwie partie. Uff. Zerknijmy, jak tam Hikaru. Hikaru czarnymi. Ups, grożą widełki, ale to jest jakiś ratunek, bo silnik mówi 0-0. To nie jest ten ratunek. A może? O, pokazuje remisik tutaj, silnik. Tam pewnie jakiś niuansik wchodził.
No tak, to już jest łatwy remis. No, arcymistrzowie wiedzą, kiedy zremisować. Patrzymy z polskich zawodników, czy ktoś jeszcze gra. Nie widzę. To pierwszy lepszy, a młody tutaj zawodnik. Mat. O, nieźle. Młody ciśnie nieźle. Ła, co to za końcówa. Andrzej Punin, pozdrawiam. Sympatyczny szachista. Oj. Oj. Dobra. Trzy partie jeszcze trwają. No tak, tutaj też białe spokojnie zremisują. Jest remisik. Tutaj również. I tutaj też. Dobra, runda kolejna. Mamy arcymistrza, moi drodzy. Aleksander Rustemow. Silny arcymistrz. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Ale się dużo utytułowanych graczy zahaczą fajnie. O, zobaczcie, ja mam nick Krzysztof Budrewicz. Dlaczego nie szachuś.pl? Pozmieniali? Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. No okej. Okay. Dobra, tutaj będzie strzałka, no tak. Do ruchu E4 będziemy dążyć. Nie wiem, ja zawsze gram ten schemat. Czy on jest dobry? Nie wiem, ale mi pasuje. Odkąd pamiętam, gram ten schemat. Okej. Okay. Tu będzie wybicie. Tak, tak. Roszada. No i jak skoczek tutaj, to goniec tu. Niech będzie tak, bo tutaj na skoczek jeszcze będzie opcja gry. Okej. Okay. Zagrajmy tak. Zawsze mogę wrócić. Próba wymiany wieży, one nie są połączone. Tak, to wymiana wieża wejdzie. Potem się pomyśli, może taki nawet ruch. H3, żeby tu już mi nic nie wlazło. Okej. No dobra, niech będzie tak, no. Spróbuję zdwoić tę wieżę.
Próbuję tu palnąć. Mogę tu palnąć? Czy to będzie ok? W sumie to nie wiem. Tu jakieś się pojawiają rzeczy. No musiał zbić wieżą. Chwila, a tu nie mogę? Tu. Bo jak tu mam strzałkę tu. I jakość więcej, moi drodzy, będzie. Przynajmniej przez chwilę. Skoczek F4. Powrót? No dobra, powrót. Skoczek wlezie mi tu. Muszę tak. A, tak mogłem zagrać. Nie, hetmanem trzeba będzie coś tam próbować. Jest jakość więcej. Aha. Spróbuję tak, żeby hetmana uruchomić po czarnych polach. Słuchajcie, jest blisko. G4 może jest dobre w ogóle. Tak, zagrajmy, żeby mieć taką opcję. Jest blisko. Co tutaj by dalej? Niech będzie tak na razie, żeby obronić. On tak będzie mógł próbować pewnie coś w tym stylu. No właśnie. Może to zostawić, może taki ruch zagrać. O właśnie. Jedziemy. Osłabiamy ten punkt i tutaj chcemy hetmanem wejść. I na wolną linię. Tam. Tu mogę pionka dziabnąć. Okej. Szach z tempem. Może tu. Może teraz tak tu atakuje. Okej. Tu chyba nie działa. Po prostu tak z obroną. Chwila tu. I co, teraz tak, coś w tym stylu, nie? O, mam go. Dobra. Jednego szacha damy. Tutaj. Jakiś szach. No i pionek chyba do góry. Szach. Dobra. I tutaj daleko, żeby nie było żadnych widełek. Tu na spokojnie już trzeba. O,
Mam taki ruch. Zwycięstwo z arcymistrzem, moi drodzy, i to nie byle jakim. Zwycięstwo! 7 punkcików, jeszcze jedna partia. Ajajajajajajaj! Tak. Jest szansa na zrobienie rekordu, moi drodzy. Jest szansa na zrobienie rekordu! Ile ja miałem rekord? 7 czy 7,5? Kto mi przypomni, bo już nie pamiętam. 7 chyba, czy 7,5 już wleciało kiedyś. Nie, chyba 7,5, bo cały czas o 8 mówicie, co nie? Że 8 to by był rekord. No, jest na to szansa, jest na to szansa. Nie wiem jak duża, ale jest szansa. I tak już jestem mega zadowolony, mega. 7 punkcików wleciało z niebyle jakimi zawodnikami. Zerknę tutaj jeszcze na partię. O tak, wygra na czarnych. Okej. Osiem to będzie przyzwoity wynik rodem Matibara. No co będzie, to będzie. Zobaczymy, ale tak już jestem mega zadowolony. Mega. 7 to nie jest mało w tym turnieju. No tak, tutaj przeciwnik będzie męczył. Właśnie zaswędział kinol. Czy są trenowane szachy przeze mnie? Nie. Znaczy praktykuję, gram bilicę ostatnio, bardzo dużo robię challenge do 2700, więc to możemy uznać jako trening. No tak, tak, te blicki, mówię o tych blickach, no bo to jednak troszeczkę więcej się widzi, no. I zobaczymy, czy tutaj białe są w stanie to wygrać. To jest teoretyczny remis, ale trudno się bronić, bardzo trudno. Ładnie czarne tutaj się bronią, trzeba przyznać. Bardzo ładnie. Ale białe są coraz wyżej. Nie, nie było tego tekstu dzisiaj. Zacząłeś stosować. Był dzisiaj ten tekst? Nie kojarzę. Dobra, remis. Ja mam w ogóle słabą pamięć, słuchajcie. Dobra, ostatnia runda za sekundę. No i walka, piękna walka będzie, mam nadzieję. Arcymistrz, kolejny arcymistrz, Rodrigo. No, panie Rodrigo, czy dasz mi tę przyjemność? Ale to i tak jest przyjemność z gry, słuchajcie. 7 punktów jest, lecimy. 2873, go. No to jedziemy. Albo wóz, albo przewóz. Szybko gość gra.
Szybko gra. No tutaj mówię. Okej, okay, czyli wymiany będą szły. No to jak pójdą wymiany proste, no to spoko, nie? Zagramy gońcem, zrobimy roszadę i to jest taka równineczka. Ha, tam mogłem zagrać, zderoszować króla. No dobra, robimy roszadę. Tutaj coś spróbujemy się pokusić o wyprowadzenie wyżej pionków. No czarne nie mają tutaj według mnie żadnych problemów po debiucie. No spróbujemy tak. No to cyk. I pionek na białym polu. Tak by zagrał Carlsen. Chciał zrobić roszadę, chyba mu nie wyszło. Dobra. Na spokojnie. Może tak. Chociaż wieża D5 mogłem też zagrać. On idzie tam, ja idę tu. OK. B5. W takim razie. Mhm. No tutaj jakieś co? Próby wymiany? Kurczę, tu chcę wygrać tę partię. Poczekam na twój ruch. Zagram H6. Za bardzo nie widzę, jak tutaj to król F8 zagram. Nie chcę grać do... Nie chcę przez F5 grać. Co? Grozisz tutaj biciem, tak? Dobra, z powrotem. Żeby nie było niespodzianek w sumie. Tak, prowokujesz mnie do H5, wiem, chcesz zagrać skoczkiem. A to w sumie możesz sobie tam zagrać, niech będzie H5. Tak, tak. Się bronimy, a potem D4 pole skakujemy. Dobra. Tak. Skoczek może tu. Tam spróbujemy. No i co? I taka trochę równinka chyba, nie? Okej, okay, chcesz tak. Jasne. Krzysztof, tylko niczego nie podstaw, please. Skoczek wróci, no właśnie, mogę wrócić. On prawdopodobnie będzie szukał jakiejś opcji. Mhm. By tak zagrać. Zagrajmy tak, może skoczkiem wejdę. Skoczek, wymiana. Skoczek, wymiana tu. Tu. O, to może mieć sens. Jak tu, to chyba... Aha, no właśnie. Jak tu, to tam. C5 idziemy. Zresztą tutaj sobie tak zagram i przez taki ruch mogę spróbować wejść. Czy goniec jest lepszy od skoczka? Tego nie wiem. W tej pozycji może tak. Ja mam mało czasu. I muszę na niego zerkać. Kurczę, boję się, że tu zaraz coś... O, właśnie, taki ruch przeoczyłem. Na szczęście nie widział. Będzie próbował, nie? To tak. Okej. Okay. Tu. Dobra, tak. Tylko pionka chcę wziąć. I w sumie mogę wziąć go już za friczko.
Co ja mówię? Za friczko? Ja się trochę, słuchajcie, tutaj podniecam pozycją. Okej, okay, E5. Pionek do wzięcia. Piona więcej mam. Mam piona więcej. Nie zawaham się go użyć. Tak, ja wiem. O kurczę. Tak, ja widzę. Ojejku, misklik. To był misklik. Bez sensu posunięcie. Kurczę blade. Dobra, idę tam. No nie, tylko nie to. Ojejku, szach. No po prostu masakra jakaś. Misklika walnąłem. Tak muszę chyba, nie? Aj, tutaj. No właśnie. Kurczę blade. No nie. No właśnie. Już jestem wkurzony. Blisko było. Blisko było. Pokażę wam, moi drodzy. No przez misklik straciłem szansę na rekord po prostu. Nie wierzę. Po debiucie wszystko pięknie. Zobaczcie, kontrolka. Gościu jest tutaj ustawiany. Znaczy, to jest oczywiście remisowa pozycja. On tam chciał na siłę i mu się udało. Zobaczcie, to jest lepsza końcówka czarnych. Po prostu goniec jest lepszy. Pełna kontrola. I teraz co? Tutaj. A, znaczy, przeoczyłem C4. On też nie widział. Ale teraz już jest okej. Okay. Tak. B4, tutaj, cyk, pyk, on tu, jest przewaga czarnych, ten ruch niepotrzebny, może trzeba było grać F5, iść królem szybko, no tak, F6 nawet, F6, A6, król, tu, powiedzmy tu, król D6, no jestem tutaj blisko. Jeszcze nie byłaby taka prosta, ale nie przegrałbym tego, po prostu bym tego nie przegrał, a tutaj już niestety. O, no tragedia. Było blisko. Ale jedno jest pewne, wszystko jest w zasięgu, trzeba tylko pokonać z paru arcymistrzów. Dobra, moi drodzy, dzięki za dzisiaj, 7 punktów i tak jest wspaniale, 8 jest bardzo blisko, więc jest dobrze. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się.